Niewiele jest sportów na świecie, które wymyśliły kobiety. Jednym z nielicznych przykładów jest chińska sztuka walki Wing Chun Kung Fu. Wing Chun w dosłownym tłumaczeniu oznacza piękna wiosna i pochodzi od imienia twórczyni, czyli mniszki z Shaolin. Oczywiście uczymy się walczyć pięścią, bronią, mamy różne formy, ale najważniejsze pokonać samego siebie. Również w Łodzi Wing Chun ma wielu zwolenników, ale tym razem seminarium poprowadził wyjątkowy gość. Mistrz Wing Chun Madaj Norbert, posiadający 9 stopień mistrzowski. Wing Chun uczy wielu pozytywnych rzeczy, przede wszystkim o sobie samym. To pewnego rodzaju sztuka samoodkrywania siebie, dlatego tylu ludzi lubi i trenuje ten sport. W seminarium uczestniczyli uczniowie, którzy są dopiero na początku przygody z tą sztuką walki, a wiadomo, jak się uczyć, to od najlepszych.